Dobry wieczór, Hanna Honisz. Zapraszam na rozmowę dnia. W ostatnich dniach w mediach pojawiła się fala krytyki dotycząca świętego Jana Pawła II. I o tym właśnie porozmawiam z moim gościem, księdzem doktorem Waldemarem Klingerem, proboszczem parafii podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Szczęść Boże. Szczęść Boże wszystko. Moje pierwsze pytanie, czy można krytykować świętego? Na pewno y, każdego można krytykować. Wiele osób ma również pretensje do Pana Boga za to, że nie wysłucha ich modlitw albo że nie pokarał y, adwersarzy, którzy tak czy inaczej y, mówią. Tym bardziej święci nie są pozbawieni krytyki, chociaż są pewne granice przyzwoitości, pewne granice krytyki, którą wytaczając przeciwko świętym, trzeba mieć świadomość, y, czy argumentujemy. Czy też y, upuszczamy y, swoim emocjom, y, swojej wręcz, czasami nienawi nienawiści do kościoła, do tego wszystkiego, co niesie z sobą y, historia chrześcijaństwa? Czy to, że ktoś został ogłoszony świętem, miał proces kanonizacyjny, oznacza, że nigdy nie mógł wcześniej popełniać żadnych błędów, że nie mógł mieć żadnych słabości, że musiał być doskonały? Proces dochodzenia do świętości to przede wszystkim droga grzesznika, która wyznaczona jest Krzyżem Chrystusa. I to jest nasze chrześcijańskie przesłanie. Nikt nie rodzi się świętym oprócz Pana Jezusa, oprócz Matki Bożej, ale wszyscy wędrujemy poprzez nasze grzeszne życie do szczęśliwej śmierci i dopiero później post factum poprzez żmudny... Wieloaspektowy proces beatyfikacyjny, później kanonizacyjny, dochodzi się do wniosku, że ta osoba pomimo ludzkich słabości, chociażby życia w kontekście historycznym, takich czy innych uwarunkowaniach, takich czy innych naciskach, potrafiła zachować godność e, dziecięstwa Bożego, potrafiła dać piękne świadectwo życia. I to jest e, klucz sprawy. Dochodzenie do świętości poprzez życie e, grzesznika. Ta fala krytyki, która w ostatnich dniach w mediach się pojawiła, dotyczy lat 1964-1978, kiedy był metropolitą krakowskim. Krytyka dotyczy tego, że po pierwsze, Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii w swojej archidiecezji, a po drugie, że tuszował. Czy można jednoznacznie to stwierdzić? Dramat tych przekazów polega na tym, że najczęściej są one jak słucham opracowań historyków, poważnych ludzi, bezkrytyczny. Często preparowane w oparciu o donosy wysyłane do UB, Służby Bezpieczeństwa ówczesnej, poprzez właśnie preparowanie wręcz pewnej nagonki na w tym wypadku kardynała Karola Wojtyłem. Z prostej przyczyny patrząc na kontekst, a niestety ten cały aspekt jest wyrwany z kontekstu historycznego, ileś Osób, kilkadziesiąt osób pracowało nieustannie wokół Kurii Krakowskiej, szukając, mówiąc kolokwialnie, haków na kościół, na biskupa, który wychylał się poza standardy ówczesnego dyszpastożowania. I gdyby ktokolwiek wiedział, użyje takiego argumentu, ze strony przeciwnej, policyjno paratyjno ezbeckiej w 100% by użyli tego argumentu, by zdyskredytować kardynała. Dużo wcześniej, jeszcze wtedy, Oczywiście, kiedy był kardynałem, czasie... kiedy został wybrany na papieża, a nie po tylu latach. Dokładnie w tym czasie można było bardzo łatwo pójść dosłownie przez ulicę do pierwszego, lepszego Urzędu Bezpieczeństwa, do partii i poskarżyć, się, mam takie wiadomości, nie chcę być wysłuchany. Wtedy by ruszyła w 100% cała lawina nagonki chociażby w tamtych latach oskarżano nawet biskupów o to, że są tajnymi agentami Watykanu, że posiadają ileś tam dolarów, które u nich znaleziono za cokolwiek. Były wytaczane procesy, nagłaśniane publicznie i przede wszystkim taki człowiek był w pewnym sensie piętnowany społecznie, że jest przeciwnikiem. Ojczyzny Ludowej. Wydaje mi się, że ten kontekst, nie jestem dopuszczony do tych akt, trudno mi mówić. Niestety tu muszę powiedzieć do autorów, którzy z całą, można powiedzieć, swoją mocą, mądrością i całym aparatem przekazu, udowadniania wszystkim tak, to jest prawda. Z pokorą serca muszę powiedzieć, że nie jestem upoważniony do tego, by chociażby palcem pokazać na kardynała wojtułem jako tego, który wiedział, a jeszcze bardziej ciężko oskarżenie tuszował. Wydaje się, że takie oskarżenia bez kontekstu historycznego, bez kontekstu społecznego, bez kontekstu politycznego są w pewnym sensie pracą na zamówienie, żeby zrealizować pewien cel zniszczenia, zdyskredytowania chyba ostatniego autorytetu który jest w Polsce ceniony do tej pory i był chlubą i dumą na cały świat. Bardzo bolesne jest to, że ten atak wychodzi z ojczyzny Jana Pawła II, własnymi rękami. nie, nie świadczy o tym, znalazłem coś wyjątkowego i to pokazuje do wiadomości. Ale każdy dziennikarz, jak pani redaktor wie, gdy powiedzmy jakąś informację, musi ją krzyżowo sprawdzić. Jednego źródła, drugiego, trzeciego źródła, a gdy jest super ważna, nawet u czwartego i piątego źródła, dlatego że to się wiąże z tym, że można komuś życie zniszczyć przez pewne działania, pewne wypowiedzi. Niestety tutaj nie dochowano tej rzetelności warsztatu dziennikarskiego, niszcząc w blokach startowych Jana Pawła. Bardzo bolesne jest to, że tego komuniści nie uczynili jawni przeciwnicy Kościoła, Boga, w jakikolwiek sposób pojętego działania duszpasterskiego, a czynią to w wolnej Polsce wolni ludzie, którzy chcą nie wiem, sukcesu, sławy, albo też na zamówienie osiągnąć pewien sukces pustyni etyczno-moralnej, bo po zniszczeniu Kościoła, po zniszczeniu autorytetów pozostaje tylko chichot diabła na gruzach cywilizacji chrześcijańskiej. Historycy również nie podchodzą bezkrytycznie do źródeł, nawet tych, które znajdują się w IPN-ie. Do donosów, notatek, jakichś dokumentów zgromadzonych również trzeba je zbadać. Trzeba się im przyjrzeć, bowiem nie każdy agent, który składał jakieś raporty był w tym uczciwy, był w tym prawdomówny. Czasami po prostu chciał swoją tezę subiektywną udowodnić i nie zawsze przykładał się, żeby to było po prostu wiarygodne. Takie niestety były czasy i dla mnie jest bolesnym to, że w tych procesach tajnych współpracowników niestety pracownicy... SB i UB wydają świadectwo moralności swoim w cudzysłowie donosicielom tajnym z pracownikom. To oni decydują, tak, ten donosił, tak, ten nie donosił. W tym wypadku y, tajne służby nie podjęły się zdyskredytowania y, Wojtyły jako metropolity krakowskiego, chociaż by musiały mieć taką wiedzę w 100% musiała być na tyle znikoma, bądź niewiarygodna, żeby podjąć się takiego, można powiedzieć, ataku po tej linii. I to jest ten dramat naszych czasów. Notabene, kiedyś Jan Paweł II powiedział z jednym z swoich kazań, że istnieje taki rodzaj prześladowań, który nie narusza tkanki ciała, ale skutecznie zabija ducha. I wydaje mi się, że doszliśmy do tej chwili realizowania się tych słów bardzo mocno, bo nie ma takich prześladowań jak w świecie muzułmańskim, gdzie morduje się chrześcijan na potęgę i dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy chrześcijan co roku ginie, o nich się nie mówi w Afryce, w Azji, na Bliskim Wschodzie. Ale istnieje w Europie taki rodzaj prześladowań, który nie narusza tkanki ciała. Nikt mnie nie pobił, nikt mnie nie zamordował, dlatego że jestem chrześcijaninem, ale skutecznie można człowieka tak zdyskredytować, go zniszczyć moralnie, że nie istnieje w opinii publicznej, nawet podświadomie, jeżeli się wywołuje hasło Jan Paweł II, pedofil, obrońca tych, którzy krzywdzili. I właśnie o taki efekt domina chodzi twórcom. To tak jest moje uczucie, chodzi właśnie twórcom tych paszkwili, y, ataków na Jana Pawła II. Zakładając, że Karol Wojtyła, będąc metropolitą krakowskim, dowiedział się o przypadkach pedofilii na terenie swojej archidiecezji, y, jakie miał możliwości działania? Współcześnie Kościół ma wypracowane procedury. Co należy zrobić? Że bezwzględnie należy taką sprawę skierować do prokuratury, która zajmie się i będzie udowadniać albo winę, albo niewinność danego kapłana. Ale wtedy, w czasach komunizmu, co mógł zrobić taki metropolita? Zaledwie od kilku lat są ustanowione prawa cywilno-karne, które zmuszają biskupa do. Aktywności natychmiastowej uporania się z takim właśnie zarzutem, co nie jest standardem w Polsce w stosunku do innych grup zawodowych. Tutaj przypomnę, kilka lat temu media podawały problem z pewnym wychowawcą, który jest oskarżony, i wszyscy mu wydali laurkę: dobry wychowawca, dobry pracownik, zostaje dalej nauczycielem. Standard jest taki, że natychmiast odsuwa się danego księdza od obowiązków pełnionych w danej parafii i się podejmuje proces na forum cywilnym, czyli poprzez prokuraturę i wewnętrznym kanonicznym procesie. Jan Paweł II tego zbrojnego ramienia nie miał za sobą, czyli konkretnych przepisów prawa cywilnego, prawa procesowego, musiał uporać się w ramach prawa kanonicznego z tym problemem. I jak pokazuje historia, wiele takich w sumie działań było podejmowanych wobec księży, którzy naówczas, w kontekście, zaznaczam jeszcze, nagonki na Kościół, osaczenia Kościoła przez socjalistyczne państwo, przez władze bezpieki, były podejmowane nie tylko próby, ale konkretne działania które musiały doprowadzać do tego, by danych księży dyscyplinować, porządkować, nie tylko ze względu na pedofilię, ale jakiekolwiek inne ich działania, chociażby alkoholizmu czy jakichś innych działań. Także jest to nieuprawnione dla mnie osobiście, że postawiony jest znak równości pomiędzy wiedzą, a pomiędzy tuszowaniem sprawy. Czyli to takie zamiatanie pod dywan, nikomu nic nie mówmy, może to nie ujrzy światła dziennego. Nie wierzę w takie działanie Jana Pawła II, tym bardziej czytając jego życiorys, zawsze się pytał pracowników, co na to pismo święte, co na to tradycja. I według pisma świętego, tradycji Kościoła na pewno postępował w swoim działaniu. Chociaż to są moje przypuszczenia w oparciu o bogatą literaturę, którą czytałem o Janie Paweł II, jego działaniach, jego sposobie myślenia i zarazem żenującej ubogości argumentów, które wykorzystano w tych materiałach, bardziej tworząc filmy czy książkę z zranionymi emocjami, uczuciami, niż podpartą konkretnymi faktami. To nie pierwsza fala krytyki wobec Karola Wojtyły czy Jana Pawła II. Zarówno wtedy, kiedy został papieżem, kiedy przyjechał do swojej ojczyzny, był krytykowany. Był krytykowany przez cały swój pontyfikat. Duża fala krytyki również pojawiła się po jego śmierci. Czy można spłaszczać jego nauczanie tylko do tego, co mówił o kremówkach? Krytyki było sporo. Ufam, że także tym razem Jan Paweł II, Święty Jan Paweł II wyjdzie obronną ręką i być może właśnie przyczyni się ta krytyka do pogłębienia znajomości Jana Pawła II, jego historii życia i nauczania. Myślę, że dokładnie to, co pani redaktor powiedziała, nie po drodze jest ze świadkami wiary w współczesnemu światu. Przypomnę tylko trzy takie fakty z historii. Kiedy Jana Pawła II wybrano, pokazano go w Związku Radzieckim jako wampira, który wbija swoje kły w kulę ziemską. Słynna piosenkarka podarła na koncercie obraz Jana Pawła. W Holandii przedstawiono Jana Pawła jako szczelnica, jako tarcza szennicza. Zawsze jest nie po drodze się świadkami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był ksiądz dr Waldemar Kinger, proboszcz parafii katedralnej, parafii podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru.